męczy, nic nie robienie? Tak, zdecydowanie tak. Ciągle mam mało czasu, dużo energii i chciałbym robić zawsze więcej. No tak, rzeczywiście kiedyś użyłem takiego słowa, że gonię czas, bo ja go naprawdę gonię. Ale ta wielowątkowość pana jest bardzo, bardzo wielka różnorodność. No, od studiów prawniczych zaczynając, poprzez kabaret, do reżyserii, do tych wszystkich działań. Z czego to wynika? To jest taki rys pana charakteru, osobowości, że musi się dziać, musi być ciągle coś nowego? Ale tak wcale nie było. Nie. Ja w ogóle jestem antyprzykładem takiego, od dziecka myślałem, że będę aktorem. W ogóle nie myślałem, że będę aktorem. Przez głowę mi to nie przeszło. Przez liceum przez głowę mi nie przeszło. Przez początek studiów ani jedna myśl tego typu nie pojawiła. Tworzenie jest zaraźliwe. Ja myślę, że to jest coś takiego, że jak człowiek się w tym rozkocha, to chce więcej. Ja czuję, że młodnieję dzięki temu. To jest afrodyzjak prawdziwy, naprawdę. I to taki eliksir młodości, jakiego sobie można tylko pozazdrościć. W dzieciństwie to mamy, a wszystkie te działania, które gdzieś tam są wokół to właściwie tylko konsekwencja. Tworzywo jest, źródło tworzenia jest takie samo. Zmieniają się tylko narzędzia, więc ja używam narzędzi albo swojego ciała jako aktor, albo jak reżyseruję, to mam, powołuję ten świat w trochę inny sposób. Gdybym miał pędzle, to pewnie bym malował, ale źródło zostaje to samo. Coś, jakiś tekst we mnie, jak Camerton zabije jakimś dźwiękiem, odezwie się coś, więc ja wtedy dobieram środki do tego znaku, który się odezwał w taki, a nie w inny sposób. Więc ja przeżywam z tym tekstem indywidualną przygodę. Nie wiem, jak ten spektakl będzie wyglądał na początku. Ale nie wiem, tak jak niektórzy nie wiedzą, przychodzą na pierwszą próbę. Tylko nie wiem, nie mając zaplanowanych wszystkich tych takich inscenizacyjnych rzeczy, które uważam, że powinno się jednak w procesie twórczym odkrywać. Uważam, że należy brać los w swoje ręce, że ja nie chciałem czekać, aż ktoś mi coś da. I uważam, że tak to się z tego robi wujaszek Wania. I można tak czekać i narzekać na los, że Jezus Maria, biedny, na castingach nikt mnie nie chce. Więc po prostu ja nie chcę, żeby mi ktoś coś dawał, ja sobie to sam wezmę.